kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na Holumbeksowy i przyznam się Wam, że już się nie mogłam doczekać, bo mam super rzeczy. Rzeczy z Jedwabiu, rzeczy super marek. No i oczywiście stylizacje, które pokażę Wam z tymi nowymi rzeczami. Także zapraszam już serdecznie i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnijcie sobie dzwoneczek powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach. I bardzo proszę też o polubienia. Jeśli filmik Wam się spodoba, to bardzo proszę, bo jest to dla mnie nagroda za cały ten wysiłek i czas spędzony na filmiku. Kochani, ale oczywiście, że robię to dla siebie, ponieważ wiadomo, jest to moje hobby, jest to coś, czym się interesuję. No i jeżeli interesują Was filmy o second handach, a jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie Was zapraszam i bardzo zachęcam Was do odwiedzenia mnie często, bo będzie dużo fajnych nowości, dużo filmików, będzie niedługo znowu wyzwanie lumpeksowe i będzie film o luksusie, o którym więcej powiem za chwilę przy okazji kolejnych rzeczy, które będą związane z tym tematem. Kochani, serdecznie już zapraszam. Dziękuję za przyjęcie fajne tego ostatniego filmu z wyzwaniem z KSK. Było naprawdę świetnie, się bawiłam i bardzo się cieszę, że się Wam podobał filmik. I kochani, dzisiaj ze mną jest mój kotek, Kizia, czy też jak ją Wiktor woli nazywać, Knysza. Już nie mam serca jej wyrzucać, także wybaczcie, kotek będzie sobie przez cały filmik prawdopodobnie. Już Wam pokazuję nowe rzeczy i oczywiście jak zwykle zaczynam od tego, co mam na sobie. Nowością są te oto balerinki, które pokażę Wam w przebitkach zdjęciowych, żebyście mogli sobie zobaczyć detale. Są bardzo fajne, całe ze skóry dobrej hiszpańskiej firmy balerinki. One są w pięknym, takim miętowym kolorze, zamszowym, bo to jest zamsz skórzany, z takim satynowym, beżowym wykończeniem. Bardzo, bardzo śliczne według mnie, naprawdę piękne połączenie kolorów, bardzo szlachetne, bardzo takie letnie, świeże, takie, no wiecie, miętowy kolor to jest typowo taki kolor letni, prawda? Nawet podejrzewam, że niewiele jest ubrań na inne pory roku w tych kolorach, bo to jest naprawdę takie bardzo odświeżające, daje dużo takiej energii letniej. No i właśnie ja mam dużo rzeczy w tych kolorach, jak widzicie, jestem ubrana w taką bluzkę z satyny wiskozowej Alice Bizus z takim efektem ombre. Bardzo lubię tą bluzkę. Powiem Wam, że trochę mi jest lekko, mi jest w niej za gorąco, mimo że jest bardzo przewiewna, to jednak długi rękaw dzisiaj w tej duchocie i w tym parnej pogodzie mi daje trochę się we znaki. Ale już postanowiłam zostać jak jestem. No i mam takie spodenki tutaj całkiem fajne, też z wiskozy, takie właściwie trochę spódnico-spodnie pod kolor i stwierdziłam, że nawiążę do tego beżu w tych kokardkach, w tym obszyciu bucików właśnie tą zawiązaniem sobie w pasie takiej kokardy z apaszki jedwabnej Gucci, którą kiedyś kupiłam w lumpeksie. Wydaje mi się, że fajnie to nawiązuje właśnie troszkę tak kolorystycznie do tego całego looku, do tych bucików. No i oczywiście przy okazji od razu pokażę Wam torebkę, która będzie bardzo pasować, a która jest też w tym holu. Jest nowością u mnie. Kupiłam właśnie wczoraj, kochani, torebkę. Bardzo mi się spodobał jej design. Powiem Wam, że tak naprawdę nie obchodziło mnie on, czy taki design torebki, taki kształt torebki jest teraz na topie, ale jest bardzo mięciusieńkiej skóreczki, bo to jest skóra naturalna. Ma super właśnie taki beżowy kolor, będzie bardzo uniwersalna, ma fajny kolor i chyba sobie przyczepię do niej taki złoty łańcuszek, który mam z innej torebki, jeśli będę chciała ją dłużej nosić w ciągu dnia. Bardzo, bardzo fajna torebeczka, też zobaczcie sobie zdjęcia z bliska i to jest też designerska torebka, kochani. John Roca. Debenhams to jest taki skandynawski, bardziej holenderski chyba, nie jestem pewna, albo duński dom handlowy, taka duża sieć, dosyć ekskluzywna. Właśnie chyba zawarła jakiś pakt z różnymi designerami i mieli taki program, że właśnie torebki projektantów. No i właśnie tutaj jest torebka Johna Roca, jest takim super, bardzo mi się podoba to takie jakby falbankowe, zmarszczone wykończenie, takie bardzo kobiece tej torebki. Bardzo mi się spodobała, no i kosztowała 20 zł, więc no wiadomo, jak na torebkę z lumpeksem, może nie jakoś bardzo tanio, ale jest naprawdę uniwersalna, jest skórkowa, jest prześliczna w środku. Może tam właśnie na przebiteczkach sobie to zobaczycie. No, zobaczcie.
naprawdę czyściusieńka w środku. Tutaj jest wszystko ładnie opisane, jest metka, jest skórzane wszystkie detale. Jest tutaj też nazwa projektanta. Taka fajna rypsowa podszewka jest w środku, więc bardzo mi się spodobała. Dla tych, co nie wiedzą, rypst to jest taki materiał z takimi roweczkami drobnymi jakby. I to jest raczej takiej wysokiej jakości materiał. Bardzo trwały, wytrzymały. No i bardzo mi się to spodobało. No i zobaczcie sobie właśnie do tego zestawiku. Ale tą torebeczkę zobaczycie też zaraz z innymi rzeczami, bo do wielu rzeczy właśnie w tym holu i w tych zestawach tutaj mi pasowała. Także zobaczycie ją za chwileczkę też w zupełnie innych zestawieniach jeszcze. Ale jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, bo jak na taką jakość i taki elegancki, szykowny wygląd kobiecy, to nie było drogo, naprawdę. No i oczywiście było świetne światło, jak tylko zaczęłam kręcić, to się zaczęły różne przebłyski i znowu będą bardzo duże różnice pewnie w oświetleniu, ale myślę, że stylóweczki są nagrane w dobrym świetle, więc obyście zobaczyli wszystko ok. Ciąg dalszy tych butów, bo pokażę Wam jeszcze jedną stylówkę właśnie z tymi butami, bo widzicie, każdy człowiek ma inne basiki. Dla niektórych basikiem byłyby całe beżowe buty, dla innych byłby to kolor biały lub czarny, a ja mam swoje ulubione kolory, w których dobrze wyglądam, w których się super czuję, które sprawiają, że mam dobry humor i dodatki w takich kolorach to są dla mnie basiki. Nie, właśnie nie biel absolutnie, bo ja... Kotek sobie poszedł jednak, bo ja właśnie bardzo rzadko noszę biały, przyznam się, że naprawdę mam tylko kilka rzeczy białych i to nie jest w ogóle dla mnie basic. Dla mnie basiciem są rzeczy w tych moich ulubionych kolorach, których mam w szafie najwięcej i zobaczycie za chwilę właśnie różne moje basiki, między innymi. I właśnie taki kolor, beż, jasny beż czy krem i miętowy, to jest dla mnie to jest właśnie mój basic. Właśnie tą torebkę, kochani, i te buciki w drugim zestawie, już nie pokażę Wam tutaj w ręce ubrań, bo już je wiele razy widzieliście, a kto nie widział, to może sobie wrócić do wcześniejszych filmików. Tutaj do mojej takiej spódnicy jedwabnej w takim kremowo-beżowym kolorze, jasny beż bardzo, to jest czysty jedwab. I do takiej bluzeczki też z czystego jedwabiu na ramionczkach, bo dzisiaj jest bardzo gorąco i ta stylówka była naprawdę leciusieńka i taka jak mgiełka. To jest idealne na tą pogodę taką duszną, która jest teraz. No i właśnie, ta miętowa bluzeczka, beżowa spódnica, idealny zestaw do tych butów i do tej torebeczki prześlicznej właśnie od John Rocka. Moim zdaniem superowe połączenie. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba takie połączenie, ale dla mnie właśnie takie beże, piaskowe kolory nie są zbyt korzystne dla mojej cery. To ja mam taki odcień skóry, jestem latem, typem lata. I jakbym była cała na beżowo, to bym wyglądała bardzo nieciekawie, blado i tak ponuro. Ale właśnie do takich przełamania błękitem, jak w ostatnim holu widzieliście, w ostatnim programie widzieliście, czy właśnie kolorem miętowym, czy jakimś fioletem, czy czymś takim bardziej wyrazistym, super wygląda i czuję się w tym o wiele lepiej. Poza tym też jest to dla mnie o wiele ciekawsza stylówka, niż jakby to było takie całkiem płowe i beżowe. Kochani, idziemy dalej. Teraz już kończę o tych butach, ale pokażę Wam następne buty, bo dzisiaj idziemy kluczem butów w ogóle. Kupiłam właśnie dwie pary superowych butów i większość tych stylówek, które Wam pokażę, będą właśnie z tymi butami. Mianowicie drugie buty North Sales, jakaś też niezła firma i one są na takim jakby, nie dość, że na platformie, bo to białe to jest platforma, to jeszcze na koturnie, takie podwójnie podwyższone buty ze skóry oczywiście i mają świetne zestawienie koloru i zobaczcie, to jest właśnie przykład, co dla mnie jest basiciem. Nie takie właśnie te podstawowe zupełnie kolory, tylko zestawienie właśnie, na przykład bordo, bo ten kolor tutaj na paseczkach, być może zobaczycie to w przebitce lepiej, to jest taki, po angielsku to się nazywa maroon. Szczerze mówiąc, najbliżej po polsku to jest oberżyna, czy kolor bakłażana, ale on jest taki brązowo-bakłażanowy, to nie jest taki typowy jeszcze bakłażan. Właśnie kolor maroon to jest taki fioletowo-brązowy po angielsku i no i to jest właśnie taki kolor. Ja takich rzeczy właśnie w bordo, w tego typu odcieniach mam bardzo dużo. Naprawdę, mnóstwo mam takich rzeczy i na zimę, i na lato. No wiadomo, sandały są na lato, więc jakby tutaj nie ma dyskusji. I on jest połączony z takim, z
taką fioletową skórą lakierowaną. Świetne połączenie kolorów, właśnie ten taki bordo-brązowy z tym fioletem ekstra mi pasuje i bardzo mi się to połączenie podoba. Jest bardzo stylowe według mnie, ze złotymi takimi kółeczkami, dodatkami. Bardzo wygodne te sandały, naprawdę powiem Wam, że są super wygodne, bardzo dobrze trzymają. No i właśnie, zobaczcie teraz zestawienia z tymi bucikami. Pierwsze zestawienie z taką moją ukochaną jedwabną, oczywiście jedwabną sukienką. Ona jest taka właśnie też beżowa, ale ma w sobie róż, ma w sobie takie elementy fioletu. Nawet powiedziałabym, że miejscami wchodzi w to taki jakiś szary brąz. Więc też mi się bardzo spodobała do tych sandałów właśnie. Według mnie świetnie pasuje do tych sandałów. Gdyby nie było tak gorąco, to bym Wam pokazała też stylówkę z tym swetrem z alpaki, ale nie ma opcji dzisiaj. Jest zbyt gorąco. No i do tego też sobie wzięłam tą do stylóweczki, tą torebkę, bo ona jest beżowa i w idealnie takim podobnym, powiedzmy, może nie idealnie, ale w prawie idealnym kolorze jak ten beż tutaj na sukience. No i kolejny zestaw z torebką i z nowymi sandałkami. Aha, i za te sandałki, kochani, dałam niewiele, bo też chyba 16 zł. Coś takiego, kilkanaście złotych, jak na skórzane sandały w idealnym stanie praktycznie. No to super, jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że jak mówię, to jest dla mnie kolor bardzo uniwersalny. Dobra, następna stylówa. Właśnie pokazuję Wam kilka tych stylówek, żebyście zobaczyli, jak uniwersalny jest dla mnie taki kolor, takie zestawienie. Znowu tutaj sukienka, którą też już widzieliście, z wiskozy. Do niej włożyłam tym razem taki właśnie brązowo, lekko z odcieniem, taki może nawet lekkiej szarości pasek, żeby nawiązać do tych butów, do ich pasków właśnie. No i tak, tu mamy właśnie też fiolet, taki fioletowy granat, powiedzmy. No i w ogóle cała paleta tej sukienki pasuje do tych butów według mnie. Pomijam te białe podeszwy, no ale to nie jest jakiś problem dla mnie, że tam jest biała podeszwa. Wydaje mi się, że to świetnie pasuje właśnie do takiego stylu. No i oczywiście do tego też mogła być jakaś torebka. Już tym razem może nie ta sama beżowa, aczkolwiek też by nie gryzła się. Ja bym tutaj poszła już coś właśnie takiego bardziej bordowego. Albo brąz, właśnie taki ciemny, czekoladowy brąz, żeby nawiązać do tego brązowo-bordowego koloru. Także to następna propozycja. No i ostatnia taka zupełnie wesoła, zupełnie nieformalna sukienka moja od Tommy Hilfiger, taka bardzo kolorowa i ona ma w sobie i biel, i fiolet, więc też te sandałki super fajnie mi do niej pasują, a szczerze Wam powiem, że nie bardzo miałam co do niej, właśnie jakie butów do niej nosić, prócz balerinek i super, że są te sandały, bo na pewno to będę to nosić. No i oczywiście też miałam zamiar pokazać Wam z tym bolerkiem, ale jak próbowałam się w to ubrać, to już byłam cała mokra, więc rezygnacja. Tylko dzisiaj bardzo letnie stylóweczki. No i tak, to jak chodzi o te buty, oczywiście też do różnych spodni, spodenek będą te buty mi pasować. Mam jeszcze chyba ze 3 sukienki w podobnych zestawach kolorów, także superowo, ekstra, bardzo się cieszę. To teraz dodatki, kochani. Aha, jeszcze w jednej stylóweczce, nie powiedziałam Wam, w jednej stylóweczce miałam tą torebkę. Torba taka bardziej na zakupy, którą kupiłam za 4 zł i bardzo mi się podoba, jest bardzo stylowa i tam właśnie chyba była taka przebiteczka z tą spódnicą beżową, z stylówką, z tymi butkami i właśnie z tą torebką, zobaczcie, ma bardzo fajne, takie urocze, jeździeckie motywy i ona jest z takiego żakardu, jakby taka dywanikowa. Bardzo lubię takiego typu torby i lubię je nosić na zakupy. Składam ją sobie, wsadzam sobie do normalnej torebki i później jak robię zakupy, to sobie do eleganckiej torby je wkładam, a czasem właśnie jak jadę na wakacje z autem, to do tego idą sobie buciki albo różne takie dodatki. No i torba taka wakacyjna do przewożenia. Superowa rzecz, a w ogóle to takie jeździeckie dodatki, jak chcecie być eleganckie, moje drogie panie, to właśnie takie dodatki z motywami jeździeckimi są bardzo stylowe i w ogóle kojarzą się trochę nawet z klasami wyższymi, z jakąś arystokracją, bo wiadomo, jazda konna i sport jeździecki i wszystkie sporty związane właśnie z jeździectwem są takie trochę arystokratyczne, można powiedzieć, więc w ogóle takie motywy są zawsze bardzo stylowe, właśnie wszelkie takie związane z jeździectwem. Dobra, kochani, pokażę Wam od razu dodatki też,
które kupiłam do domu i takie poduszeczki przepiękne kupiłam po 4 zł dla przyjaciółki, która właśnie też urządza dom, ogród, no i są prześliczne, zobaczcie ten motyw, to jest haftowane nićmi, tak grubo, bardzo mi się podobają te kolory, ona bardzo lubi pastele, ta moja przyjaciółeczka, także no i z tyłu jest len w ogóle też, bardzo fajne, będą super wyglądać w ogrodzie, bo to będzie planowane do wystroju ogrodu, tarasu. Fajne, takie wesołe i bardzo dobrej jakości przede wszystkim, jak za te pieniądze szczególnie. Tak, po 4 zł. Kolejne rzeczy, które Wam pokażę, nie będę już mierzyć na sobie, a to z różnych względów. Teraz kurtka, bardzo, bardzo fajna kurtka z superowej firmy Noa Noa. To jest taka właśnie skandynawska marka, bardzo jakościowa i uwielbiam ich rzeczy, po prostu mam kilka ich rzeczy i są przepiękne, są świetnie wykonane. No i to jest taka kurtka w stylu lat 80. Ona mi się kojarzy trochę z jakimś pajacem, z jakimś cyrkiem w ogóle. Nie będę jej mierzyć, bo naprawdę, uwierzcie mi, jest dzisiaj tak parno, że no nie jestem w stanie mierzyć takich grubszych rzeczy, ale zobaczycie na 100% tą kurtkę w stylizacjach jeszcze, jak będzie chłodniej, ewentualnie w stylizacjach wczesnej jesieni. No jest prześwietna i tutaj zobaczcie, cena 28 zł jeszcze jest, ale ona kosztowała mnie 14, bo to było 50% wyprzedaży. Naprawdę świetna kurtka, taka właśnie w kroju lata 80, bo ona ma szerokie rękawy, jest krótka, będzie świetnie wyglądała do takich jeansów z wysokim stanem, do jakichś tego typu, a najlepiej już jakichś kolorowych spodni albo fajnej, takiej bardziej obcisłej sukienki. W każdym razie jestem mega zadowolona i to jest coś bardzo oryginalnego. Uwielbiam takie rzeczy, które są takie nietuzinkowe, niespotykane, inne. Moi drodzy, i ostatnie dwie rzeczy się już wiążą z kolejnym programem, bo kochani, w następną niedzielę, dokładnie za tydzień, pokażę Wam program o luksusowych stylówkach. Zaczynam od niedzieli nakręcać codziennie dla Was przebiteczki z luksusowymi stylówkami. Będą głównie to jedwabne rzeczy. Będę nosić same luksusowe dodatki w domu, poza domem, wszędzie. Także jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No i teraz pokażę Wam coś, co kupiłam sobie w związku z tym. A są to dwa szlafroki z jedwabiu, czysty jedwab, 100% naturalny. Przepiękne szlafroki. Ten jest długi i to jest M&Co firma. Troszkę większy rozmiar, ale wiecie co, fajnie jak taki szlafrok jest taki luźny, on daje nam taki komfort. Przepięknie wykończony taką koronką, zobaczcie, i na rękawach też. Ma satynowe wiązanie, no i w ogóle jest prześliczny, przepiękny kolor i w ogóle naprawdę takie coś to jest mega luksus. Ja już mam dwa jedwabne szlafroki, ale są kolorowe. Jeden jest taki typowo jedwabny, haftowany w przecudowne kwiaty, niebieski. Drugi jest taki japoński, w różowych odcieniach. Też zobaczycie na pewno w tym tygodniu luksusowym te moje wieczorne stylówki właśnie z tymi podomkami eleganckimi. No i taki prześliczny pierwszy moich nowych szlafroczków. Już się nie mogę doczekać, uwielbiam właśnie wieczorem, kiedy mam już czas wolny dla siebie w takich luksusowych materiałach się zrelaksować. 17 zł zapłaciłam na nowej dostawie, no ale jedwab 100%, no to szanujmy się. I drugi szlafrok jest krótszy, taki przed kolanko do kolana. Jest też rewelacyjny, 100% jedwab. To jest dodatku marka La Senza Lingerie. Włoska firma, też prześliczny, taki prostszy, bardziej taki nowoczesny w kształcie, ale też rewelacja, przepięknie wygląda. No i oczywiście będę miała tylko i wyłącznie jedwabne koszulki do spania, no i na wierzch taki szlafroczek. Już przymierzam się do kręcenia w niedzielę pierwszej nagrywki dla Was z serii tego programu. Dobra, kochani, no to, aha, i też szlafroczek, kochani, kosztował 16 zł. No i to jest ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu. Mam nadzieję, że się Wam podobały moje rzeczy, moje propozycje. Wiecie co, czasami też kupuję rzeczy jakieś takie z innych sezonów, powiedzmy trochę jesienne czy cieplejsze, ale te rzeczy zazwyczaj będę Wam pokazywać już, odkładam, będę Wam pokazywać już bliżej jesieni, już bardziej w związku ze stylówkami właśnie na nowy sezon jesień-zima, więc teraz letnie, delikatne rzeczy, które niedługo będziecie też widzieć w różnych stylówkach, kochani.
No i na dzisiaj to już tyle. Jest bardzo, bardzo gorąco. Ciężko tu wytrzymać, powiem Wam szczerze. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już w kolejnym programie, ale nie powiem, co to będzie, bo w czwartek na pewno ukaże się jeszcze jakiś program. Czy to będzie haul, czy to będzie być może coś o biżuterii już. No i później program luksusowy, a później będzie pewnie wyzwanie już z kolejną youtuberką. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pa, cześć! Pozdrawiam Polkę.